pomysł jest bardzo prozaiczny. Jestem chirurgiem i wiem, że wkład chirurgów naszego województwa w chirurgię polską, nieeuropejską, światową jest ogromny. To przede wszystkim pierwsze płuco serce przez profesora Paliwodę w latach 60. opracowane. To również przeszczep serca dokonany przez pana profesora Religę, wykonany w 1985. To również polska endoproteza opracowana w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich i cały szereg innych rzeczy, może nie tak spektakularnych w odbiorze społecznym, ale szalenie ważnych dla chirurgii polskiej. I stąd należy to utrwalić. Muzeum to nie tylko są stare gabloty i stary sprzęt, ale przede wszystkim pewien ładunek intelektualny, który zmaterializuje się w technologiach, w sprzęcie, w instrumentach. To był zamierzony efekt. Praca chirurga jest trudna i emocjonalna. Ten związek przyczynowo-skutkowy jest bardzo krótki pomiędzy działaniem i efektem. Chcemy utworzyć dwie takie sale, biogramy, cały szereg innych rzeczy i chcemy przede wszystkim, to co jest naszym zamiarem, udostępnienie tego muzeum dla społeczności naszego regionu. To jest najważniejszy cel nasz. Salę operacyjną przede wszystkim. To jest rzecz najważniejsza i najtrudniejsza była do realizacji, bo jest to sala operacyjna z lat 80., 70. naszego wieku. To jest 30-40 lat temu. Teraz tworzymy drugą salę operacyjną z XVIII wieku. Następnie będzie wystawa sprzętu, ale przede wszystkim to, co chcemy pokazać, nie należy do sfery rzeczy, ale do sfery rozwoju chirurgii śląskiej, który się dokonywał poprzez wyczyny wielu wybitnych chirurgów. To jest normalna sala operacyjna, praca. Sala operacyjna nie jest salą spokojną. O ile kiedyś ciszę sali operacyjnej zaburzał krzyk operowanego, to było 100 lat temu, to teraz zaburzają pracujące instrumenty. I tak to wygląda, ponieważ to są stare instrumenty, one pracują głośno.